Jest taka zasada w życiu, że wszystko musi wybrzmieć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Dobosz i zapraszam Państwa na monodram Jana Brzechwy pod tytułem Przygody pchły szachrajki. W Związku Artystów Scen Polskich. Bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa, proszę Państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu. Dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik, więc sypialnie i jadalnie naturalnie. Gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała. Aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kurę oraz koty szaroburę. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy, konik polny w pchle szachrajce co dzień grał na bałałajce. Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie. Szachrajka rzekła. Lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki pojechała zagrać w pchełki. Jedzie sobie pchła szachrajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu, w żakieciku z lila pluszu, z żółtym piórkiem w kapeluszu. W modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pchła krzyknęła. Dajcie drogę! Jestem mała! Przejść nie mogę! Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem niewzruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje stos pieniędzy. Skaczą jak szalone, tu niebieskie, tam czerwone, to wygrana, tam przegrana, na zielone, proszę pana. Pchła szachrajka była mała, między pchełki się mieszała i po stole sama skacze. Co to znaczy? Myślą gracze. W którąkolwiek spojrzeć stronę, wygrywają wciąż zielone. Nim się gracze połapali, pchła szachrajka wyszła z sali. I z wygraną swą do domu pojechała po krywią. Pomyślała. Po tej próbie nie pokażę się już w klubie. I dała więc telegram. Więcej z wami w pchełki nie gram.
zachciało się brewerii. Poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze dreptał, pchły o mało nie rozdeptał. Patrzy, cóż to za ździemelko? Co tu robisz, pani pchelko? Pchła stuknęła parasolką. Jestem pchłą, lecz przy tym pelką żądam większej galanterii, panie słoniu z menażerii. Słoń pokręcił grzecznie trąbą i powiada. Jestem Jombo, przyjechałem tu z Kolombo. Rzeczy na to pchła do słona. A ja jestem rodem z Błonia. Tam plantację mam wzorową. Sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu trzymam stale 100 tygrysów, 100 kangurów, 100 lampartów. Żadną, panie, nie ma żartów! Słoń pokręcił trąbą grzecznie. Rzeczywiście niebezpiecznie. Potem upadł na kolana i powiedział. Ukochana, takiej właśnie pragnie żony Jombo, sługa uniżony. Usiadła mu na karku, przejechała się po parku. Wreszcie rzekła. Drogi Jombo, imponujesz mi swą trąbą, ale tylko trąbą, zatem możesz zostać mym trębaczem. Szachrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki. Pchły ciastkami zwykle gardzą, nasza zaś lubiła bardzo tartoletki, popatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tordy z wiśniami i babeczki z malinami. Wchodzi śmiało do cukierni, skłaniają się odźwierni, już kelnerzy przyskakują, grzecznie w rączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30, stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła, jedną rurkę z kremem zjadła. Zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Wstała, wyszła od niechcenia. Powiedziała, do widzenia. I mignęły tylko z bryczki purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć to należy? O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć? Nagle patrzą. Co to? Czemu w rurkach wcale nie ma kremu? Wszystkie puste! Co za kwestia? Zjadła cały krem ta bestia. Się przejął tym cukiernik, że przypalił cały piernik i zawołał: proszę mi tu kupić jutro flaszkę flitu, gdy znów przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta. Raz któregoś dnia przy święcie urządziła pchła przyjęcie.
gości przyszło co niewiara. Chrabąszcz, komar, mucha stara, przydreptały dwa pająki, ćmy, szerszenie i biedronki, jedna osa, cztery pszczoły, motyl, trzmiel i bąk wesoły, mole, mrówki oraz ważki. I zaczęły się igraszki. Dwa uczone karaluchy roznosiły placek kruchy, pestek, maku, cukru, garstki, a w szklaneczkach jak naparstki sok z czereśni, oranżadę i mrożoną czekoladę. W pewnej chwili pchła powiada: jestem gością bardzo rada i z największą przyjemnością coś zaśpiewam miłym gościom. Dajmy na to arię z Toski, lecz po włosku, bo znam włoski. Zawołali goście: brawo! Niech zaśpiewa, bo ma prawo! Wszyscy zatem jeść przestali. Pchła stanęła w końcu sali i z usteczek jej maleńkich popłynęły cudne dźwięki. Pchła śpiewa niemal bosko, komar wzyka czule tosko, tosko drasa rączki, zacisnęła jak dwa pączki, w rączki smutnie twarz wtuliła i tak śpiew swój zakończyła. Co za głos! Krzyknęli goście. Niech zaśpiewa jeszcze, proście. Pchła zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gościom arię z Halki. A tymczasem zaśpiewa takim basem, że aż goście, co siedzieli, spadli z krzeseł i z foteli. Żuk podskoczył, zatkał uszy. Przecież ona nas ogłosi! Wojda! Krzyknął prosto z mostu! Rzecz wydała się. Po prostu nie śpiewała pchła szachrajka, tylko skrzynka samograjka. A karaluch w niej ukryty, jak na złość, pomylił płyty. Żuk powiedział tylko: żuka pchła szafrajka nie oszuka! I zapalił dumnie fajkę, opuszczając pchłę szafrajkę. Pchle samotność nie służyła. A że była bardzo miła, miała 7 koleżanek, czarujących warszawianek, młodych, ślicznych jak poranek, wszystkie pełne elegancji, w sukieneczkach prosto z Francji, uczesane w modne loczki i w pończoszkach jak obłoczki. Pchła wraz z nimi w karnawale objeżdżała wszystkie bale, plotkowała z nimi stale. Co dzień każdą koleżankę odwiedzała, filiżankę czarnej kawy wypijała i na inne plotkowała. A że miała powodzenie, powodzenia jej szalenie zazdrościły koleżanki, więc się wciąż słyszało wzmianki. Pchła to dziwna jest osoba! Cóż się w takiej pchle podoba? Albo ta głupia minka, albo ta różowa pelerynka, albo może uśmiech słodki, albo psoty, albo...
mówiły koleżanki, eleganckie warszawianki. Pchle doniosły o tym słuchy dwa uczone karaluchy. Pchła w okropną wściekłość wpadła, czerwieniła się i bladła i tupała nóżką małą, że aż w domu wszystko drżało. Niegodziwe zazdrośnice! Rozmyślała cały ranek i do siedmiu koleżanek rozesłała siedem kartek, pisząc krótko. Proszę w czwartek do mnie, droga koleżanko, przyjść na kawę ze śmietanką. Rozesłała siedem kartek i na gości czeka. Jadą przez ulicę koleżanki zazdrośnice, jadą koleżanki elegantki z morskiej pianki. Pchła wybiegła aż na ganek na spotkanie koleżanek. Witam, cieszę się ogromnie, żeście dzisiaj przyszły do mnie. I wprowadza je po schodach i zaprasza je do środka. Elegantki wchodzą godnie, każda jest ubrana modnie, każda w pięknym nowym stroju, najlepszego w mieście kroju. Gdzie jest lustro? W przedpokoju. Biegnie pierwsza do zwierciadła. Popatrzyła i pobladła. Co to znaczy? Oczy drowie? Drowie rogi mam na głowie? I w dodatku krowią postać. O, apopleksję można dostać. O. Biegnie druga do zwierciadła i jak stała, tak usiadła. I je tak samo. Daję słowa, jestem krawą, zwykłą krawą. Inne, widząc swe odbicie, wpadły w rozpacz. Czy widzicie? I wołały, zapłakały. To są rzeczy niesłychane. Elegantkę zmienić w groby. Niech się na nas nie porywa, proszę chlajka, niegodziwa. Znać nie chcemy koleżanki, co obraża warszawianki. I bez słowa pożegnania wyszły wszystkie z jej mieszkania. Żadna dobrze nie wiedziała, jak przemiana ta powstała. Znamy. Pchła wyjęła lustro z ramy, dała wstawić arkusz Miki, dojną krowę z Ameryki postawiła z drugiej strony, więc był każdy przeświadczony, patrząc w Mikę należycie, że to jego jest odbicie. Pchle zachciało się podróży, bo domowe życie nóż. Wymuskana, piękna chorza, stoi pchła na brzegu morza. Aż tu okręt się nadarzy. Pchła więc prosi marynarzy. Może z sobą mnie weźmiecie? Podróżować chcę po świecie. Przybił okręt do przystani. Z wielką chęcią, proszę pani. Siedzi pchła już na pokładzie. To pasjanse sobie kładzie. To na słońcu się opala. To przygląda się jak fala. Obok fali się przewala. Upłynęły dwa tygodnie. Tak przyjemnie i pogodnie. 15 dnia wśród fali
Ląd ukazał się w oddali. Pchła powiada: Kapitanie, niechaj okręt tutaj stanie. Zatęskniłam już za lądem, więc na lądzie ten wysiądę. Łódź kapitan spuścić każe, pchłę żegnają marynarze. Łódź do brzegu zwinnie dąży, biała mewa nad nią krąży. Przed oczami pchły szachrajki staje nagle zamek z bajki. Dookoła groźne wieże, każda wieża zamku strzeże, w wieżach straże i rycerze. Zobaczyli pchłę z daleka. Kto to taki? Strasznie zwleka. Szybko siada na rumaki, żeby sprawdzić, kto to taki. Już do zamku pchłę prowadzą. Niech tłumaczy się przed władzą. Wchodzi pchła do wielkiej sali, gdzie rycerze się zebrali. Serce mało jej nie pęknie. Patrzy wokół. Jak to pięknie! Schody z saskiej porcelany, barwne ściany i dywany. Pod sufitem słońce płonie, a w koronie na swym tronie w długim płaszczu z gronostajów siedzi młody król Bajbaju, dumny władca tego kraju. Pchła więc dworski ukłon składa i do króla tak powiada. Jam księżniczka białoliczka w purpurowych rękawiczkach. Jestem córką króla z bajki, władcy wyspy Patatajki. W porcie stoi moja flota, 100 okrętów na kotwicy strzeże portu i stolicy. Z puchowego wstałam łoża i tak płynąc poprzez morza szukam męża w obcym kraju. Rzeczę na to król Bajbaju. Coś mamy? Kwiecień w maju pojmę damę tę za żonę. Król powiedział: załatwione. I do pchły podchodzi dwornie, przed nią skłania się pokornie. Już rycerze dla parady wyciągnęli swoje szpady, już podbiegły dworskie służki ucałować jej paluszki. I w niespełna pół godziny obwieszczono zaręczyny. Naraz wbiega kanclerz państwa. Proszę państwa! Proszę państwa! Najjaśniejszy panie, bo ono pchła ma zostać twoją żoną. Wszak to wcale nie księżniczka, lecz od głowy do trzewiczka pchła zwyczajna mości królu. Zaroiła się jak w ulu. Biegną panie i dworzanie, poruszeni niesłychanie. Straż zamkowa i rycerze, kasztelanki, masztalerze, ministrowie patrzą z trwogą i zrozumieć nic nie mogą. Król wziął szkło powiększające. Pcha! To jasne jest jak słońce. Proszę podać mi na hajkę, bym ukarał pchłę szachrajkę. Pchła rzecz prosta nie czekała. Parasolkę swą złapała, zbiegła na dół jednym susem i uciekła szybkim chłucem. Król był bardzo rozgniewany. Zbiegł po schodach z porcelany. Łapcie, wołał, łapcie, gapie, ale takiej nikt nie złapie. Po miesiącu pchła z wyprawy
powróciła do Warszawy. Długi czas się udawało pchle z jej psot wychodzić całą. Aż tu przyszła klapa wreszcie. Przyłapano pchłę na mieście i zamknięto ją w areszcie. Popłynęły do więzienia doniesienia, zażalenia, pozwy, skargi, dokumenty. Sędzia bardzo był przejęty, wkrótce jednak stracił zapał i za głowę aż się złapał. Samych pozwów tutaj mamy 3 lub 4 kilogramy. Ładną wziąłem sobie płacę, na niej całe zdrowie stracę. Osiwienie, wyłysienie, niech się lepiej co chce dzieje. Poszedł sędzia do aresztu i dozorcy pyta: gdzież tu pchła szachrajka? Otóż ona! Pchła wychodzi wystraszona i uśmiecha się nieśmiało i wyciąga rączkę małą. Sędzia chrząknął i powiada: żal mi pani, trudna wada. Jeśli pani da mi słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. Pchła odrzekła zawstydzona: o, pan sędzia się przekona, bo przysięgłam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że będę odtąd życie pędzić bardzo przyzwoicie. Sędzia wzruszył się serdecznie, pchłę pod ramię ujął grzecznie i wypuścił ją z więzienia bez dalszego tłumaczenia. Pchła do domu poszła pieszo. Wszyscy bardzo się z nią cieszą. Kura, owca i kucyki, dojna krowa z Ameryki. Wszystkie koty lekko duchy i uczone karaluchy. Wypełniając przyrzeczenie, pchła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. Aż ją każdy chwalił wszędzie. Z takiej pchły pociecha będzie! Ślub jej odbył się w adwencie i zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłem i szklankami wino piłem. Miała dzieci 5000, albo może jeszcze więcej. Mało dziś jest takich domków, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki. Ale to już koniec bajki.